Cześć, witam Was w filmie, w którym pokażę Wam aktualny status mojego roweru. Niestety jest troszkę upieprzony, ale przynajmniej widać, że jeżdżę na nim. Nie miałem czasu go wyczyścić. Rower jest złożony, jak widać, na ramie NS Plus w rozmiarze M-Race, czyli taka troszkę większa M-ka. Ja mam 175 cm wzrostu i dla mnie jest idealna. Rama jest z roku 2018 w kolorze czarno-białym. Czarny jest w takim fajnym macie, jak widzicie. Niestety trochę sylf zakrywa, ale... Przechodząc do zawieszenia, z przodu jest Rockshox Boxer. Z roku 2018 jest to wersja RC z tłumikiem Charger. Z tyłu mamy Foxa DHX-a RC4. Na sprężynie tytanowej 550 funtów. Przechodząc dalej, mamy kółeczka na oponach Maxxis Ardent w podstawowym mieszance ze screenwallem. Niektórym może się to podobać, niektórym nie, mi się akurat podoba, dlatego takie trochę się odznaczałem i to jest fajne. Z przodu mamy obręcz Dartmoor Shield i piastę NS-a, NS Rotary. Z tyłu jest piasta Hope Pro 4, wersja zwykła, nie Evo, w kolorze srebrnym. Obręcz to Hope Tech DH 27,5, a szprychy z tyłu i z przodu są od GT Swissa. Obok mamy hamulce SRAM Code R na tarczach 203 z tyłu i 225 mm z przodu. Z przodu jest to tarcza Galfera, z tyłu Avita G2. Kokpit mamy w pełni od NS-a, kierownica i mostek. Kierownica ma 780 mm szerokości. Lampka, jak widać, prawie nie od Decina. Kapsel, chodnika i podkładeczki. Żeby Wam pokazać, co się zmieniło w napędzie, musiałem odwrócić Wam rower. W pierwszym filmie, jak to pokazywałem, był single speed na napinaczu Leversa. Wymieniłem go na napęd X0 z kasetą Shimano i przerzutką SRAMa X5. Wymieniłem się praktycznie sztuka za sztukę. Dopłaciłem tylko 30 zł za kasetę. Ja sądzę, że się opłacało. Korby mamy od firmy Destem. A tą firmę D. Chyba wiem, o co chodzi. Siodło mamy rewersa Nikowinka, bardzo wygodne, ładnie łapie się kolanami, polecam. Zadawaliście mi na forach bardzo dużo pytań odnośnie tego, jak się jeździ na tym rowerze, czy go polecam, jak się skacze. Odpowiem na to pytanie w Q&A. Wróciliśmy do domku. Jest krótko. Na dworze niestety mamy zimno, co nam nie umożliwi. Znaczy, mogliśmy nagrywać, ale się nie sprzyjające warunki. Dobra, ja sobie będę czytał z komputera pytania od końca, dobra. No to tak, jaki najtańszy rower polecasz? Jak mam na to odpowiedzieć, bo ja nie wiem. W sensie chodzi o to, do jakiej dyscypliny. Czyli w sensie, że chodzi, że do skakania? No Horneta. No dobra, uznajmy, że do skakania. No to Hornet. W sensie, jeśli chodzi dla początkujących, no to Hornet. Najtańszy. Ostatnio sobie Kuba Jędrzejczyk złożył sobie Horneta za 1300 zł, więc to jest w ogóle props. I pokazał, że się da złożyć za niską cenę dobry rower. I ja mówię, że Hornet. No to następne. Najmocniejszy wypadek, jaki miałeś? Chyba ten dziobak na tym step-upie. W sensie to się przewaliło, to ten dziobak zrobił, przez kierownicę się wywaliłem. Tylko to? No to słaby jest. Znaczy, no nie wiem gorszej. Nie no, fakt. Umiem jeździć. Skąd się wzięła zajawka na rower? Tu ucięło, więc widzę. I co do tego doprowadziło? No. Chyba tam było, nie pamiętam. No dobra. Odpowiadaj. To się zaczęło tak.
że zacząłem z kolegą jeździć na taką jednostkę wojskową puszczoną i tam były takie tury motokrosowe, pod które sobie podjeżdżali krosami i my sobie z tego zjeżdżaliśmy i uznaliśmy, że to jest zajebiste, więc przyjeżdżaliśmy tam cały weekend i sobie zjeżdżaliśmy i ja już wiedziałem, że to było to, to chcę robić w życiu. Kolega sobie kupił potem rower do tego, w sensie Horneta kupił oczywiście, żeby nauczyć się jeździć. Ja się przejechałem i też sobie kupiłem Horneta i tak się zaczęło, w sumie potem kupiłem Fuza i teraz jestem. Na tym będziesz zarabiał. No. Najpierw płatki czy mleko? Czy może miska? Powiem tak, jestem trochę pizgnięty umysłowo i najpierw wydawam mleko. Nie wiem, czemu ja cię do domu wpuściłem. Dobra, czemu masz rower w pokoju? Żeby nie było ze mną. Jaki komp? Składak. Znaczy... Kozak. Jeśli chodzi o parametry, no to... Jedne ze słabszych. Na złom się nadaje tylko. Ulubione jedzonko. O Boże. Kebab. Zdecydowanie Ziko. Tak. To jest coś pięknego. Frytki z ketchupem czy bez? Z ketchupem. Takie szybkie pytanie. Rozluźnienie. ASG czy paintball? Może odpowiedź wiadomo, chyba. Znaczy to i to jest fajne, ale jednak ASG. Blackberry czy Paradise PD? Blackberry, zdecydowanie. Olins czy Fox? Znaczy jeśli chodzi o pracę, co do Olinsa nie jestem w stanie się wypowiedzieć, jeździłem tylko na Foxie, ale słyszałem opinie ludzi i słyszałem, że to jest, można powiedzieć, że to samo. Tyle, że Fox ma dużo droższe części i dużo więcej biorą, jeśli chodzi o serwis. Jaki rozmiar ramy? To już mówiłem, nie? M-Race. Nie, to nie mówiłeś. Coś pomiędzy... A to mówiłeś na tym, na dworze. Jak ci się skacze na fuzie i jakie masz odczucia? Zdania są podzielone, bo jedni mówią, że fuz się bardzo klei do ziemi, a drudzy mówią, że jest bardzo skoczny. Ja uważam, że to i to jest prawdą, tylko to jest kwestia ustawienia zawiechy. Ja mam zawiechę akurat ustawioną pod skakanie i po korzeniach tak średnio mi się jeździ, bo wiadomo, szybkie odbicie, dużo powietrza i twarda sprężyna, ale za to skacze się miodzio. Na dużych kopach tak bardzo nie dobija, a geometria jest... Lodzio miodzio. Geometria nie jest aż tak bardzo progresywna, jak się wydaje, ale jest dobrze. I do urbany też się nadaje, to jest najważniejsze. No i to tyle pytań. Już wszystko? Już wszystko. Przeleciliśmy już wszystko. No to wszystko, nie ma nic już więcej. Dobra. Czekaj. No bo dobra, mieliśmy sobie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Tak będzie trwał z 7 minut pewnie. Nie, no trochę pozlepiasz, będzie z 6-5 minut. No. I ja idę montować film. I teraz nagrywamy tego pana. No, zapraszam. Link będzie oczywiście w opisie. Na mój nowy kanał. Mam kanał o montowaniu filmów. Przynajmniej będzie, myślę, że już będzie, jak wstawić ten film. Będzie. No ty zaraz go robisz. No, także... Także widzimy się w następnych filmach. A jaki będzie następny, nie wiem. Zobaczymy. Pewnie za miesiąc. No. Elo. Do widzenia.